Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, organizacji pracodawców, która z mocy prawa, czyli ustawy o rzemiośle i rozporządzenia ministra edukacji narodowej, ma kompetencje do nadzorowania i realizowania systemu egzaminów zawodowych, egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Tak jak wspomniałam, jest to upoważnienie wynikające z przepisów prawa, czyli są to egzaminy państwowe, do których przystępują nie tylko absolwenci szkół zawodowych, ale również osoby dorosłe, osoby, które w trakcie wykonywania pracy nabywają różne doświadczenia, zdobywają różną wiedzę, kompetencje i umiejętności z obszarów poszczególnych zawodów rzemieślniczych i w pewnym momencie chcą uzyskać takie formalne potwierdzenie, że już są na takim etapie, że mogą mówić o sobie jako o fachowcach i wtedy szukają takiego formalnego potwierdzenia właśnie tych trzech komponentów wiedzy, umiejętności, kompetencji, tak aby mieć dokument, który potwierdza te kwestie. Dokument, który jest często istotnym dokumentem w życiu zawodowym osoby, która go posiada, w sensie takim, że łatwiej jest zdobyć pracę, jest się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy, bowiem pracodawcy coraz częściej, a właściwie nie coraz częściej, tylko przede wszystkim szukają, robiąc rekrutację pracowników, szukają fachowców. Żeby dokonać wyboru takiego fachowców spośród różnych kandydatów, wtedy swoją funkcję spełniają właśnie dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uzyskane w wyniku zdania egzaminu, dokumenty w postaci świadectwa czeladniczego albo dyplomu mistrzowskiego. Można powiedzieć, że młodzi ludzie bardzo często się zastanawiają i pytają, po co my mamy zdawać kolejny egzamin, po co nam jest to potrzebne. Otóż właśnie po to, żeby w ramach tej swojej ścieżki zawodowej pozyskiwać dokumenty formalnie potwierdzające kwalifikacje zawodowe, ponieważ one w każdym odcinku życia człowieka mogą wypełnić określoną funkcję. Mogą bowiem podjęcie na przykład kształcenia w szkole zawodowej, która prowadzi do uzyskania właśnie dokumentów potwierdzających kwalifikacje w wyniku zdania egzaminu zawodowego, dokumentów w postaci świadectwa czeladniczego czy dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, to jest taki, można powiedzieć, pierwszy poziom kwalifikacji zawodowych, który też nie zamyka, co jakby nie zamyka dalszej ścieżki rozwoju, ponieważ posiadając taki dokument, można myśleć o kształceniu ustawicznym, czyli rozwijać się zawodowo, nabywać nowe umiejętności, wiedzę, która jest związana z postępem technicznym, technologicznym i przechodzić na kolejne poziomy kwalifikacji, który w przypadku egzaminów w rzemiośle jest egzamin mistrzowski. To, co jest też istotne, to właśnie wybór kształcenia zawodowego, który prowadzi do uzyskania świadectwa szkolnego i dokumentu kwalifikacyjnego, nie zamyka ścieżki edukacji, ponieważ w każdym momencie życia młody człowiek może kontynuować naukę w innym typie szkoły, na przykład jeśli to jest absolwent szkoły branżowej pierwszego stopnia, będzie kontynuował naukę w szkole branżowej drugiego stopnia, jego świadectwo czeladnicze jest zaliczane jako już spełnienie czy potwierdzenie posiadania jednej z dwóch kwalifikacji, które są właściwe dla tego zawodu. To, co jest też istotne i stanowi o takiej pozycji osoby, która zdała egzamin, uzyskała dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe, że te dokumenty mają również taki wymiar nie tylko w układzie krajowym, ale także międzynarodowym. Krajowym to jest przede wszystkim to, że to są dokumenty publiczne, państwowe, które podlegają szczególnej ochronie państwa i oczywiście międzynarodowe,
dlatego że do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego na wniosek jego właściciela może być wydany tak zwany suplement Europass. Suplement wydawany bezpłatnie w języku polskim i angielskim, który ma zawiera istotne informacje, ponieważ tam w tym dokumencie jest zawarty taki katalog podstawowych umiejętności, jakie zostały potwierdzone w wyniku zdania egzaminu zawodowego przez mistrza czy czeladnika w określonym zawodzie rzemieślniczym. Myślę, że ta użyteczność dokumentów kwalifikacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminów zawodowych jest rozwijana i poszukiwane są różne formy, jak właśnie z jednej strony promować zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe do uczestniczenia w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. To jest ostatnio wprowadzone rozwiązanie dotyczące centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej, gdzie od 1 października przedsiębiorcy, czyli osoby, które prowadzą własne firmy, bez względu na wiek, czyli młodzi ludzie, mogą wystąpić do Izby Rzemieślniczej o to, aby ten świadectwo czeladnicze czy dyplom mistrzowski uzyskane w wyniku egzaminu były wpisane do informacji w centralnej ewidencji informacji i działalności gospodarczej. Z punktu widzenia osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jest to bardzo istotna użyteczność dokumentu, ponieważ ona również jakby działa w sferze tak zwanej konkurencyjności, bowiem też jest takim wyróżnikiem dla firmy, która prowadzi działalność gospodarczą, że ta działalność jest wykonywana przez osobę fachową, a więc jest to nie tylko konkurencyjność, ale również istotna informacja dla potencjalnych konsumenta, który wybierając firmę, sprawdzając jej dosję, uzyskuje z publicznego źródła informację, że działalność jest wykonywana przez osobę posiadającą kwalifikacje, a więc fachowca. I to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa, ochrony interesów konsumentów bardzo istotna kwestia. Żeby móc przeprowadzać egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, oczywiście bardzo istotne są wszystkie procedury, które temu towarzyszą, a są określone w rozporządzeniu ministra edukacji. I jednym z warunków przeprowadzenia takich egzaminów jest stworzenie właśnie bazy zadań egzaminacyjnych, ponieważ bazy egzaminacyjnej, która pozwala na to, aby egzaminy, które są przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne 26 izb rzemieślniczych z całego kraju, posiadały wyrównany poziom wymagań egzaminacyjnych, co z punktu widzenia jakościowych jest niezwykle ważne. Dlatego kilka lat temu Związek Rzemiosła Polskiego dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji zrealizował projekt pod tytułem Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle, w którym to projekcie powstało bardzo istotne narzędzie do działalności egzaminacyjnej, platforma EWR i na tej platformie baza zadań egzaminacyjnych dla 60 zawodów, w których przeprowadzane są egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Zadania, które są skatalogowane według tematu, które obowiązują na egzaminie czeladniczym i mistrzowskim, a te są ujęte w rozporządzeniu ministra edukacji. Użyteczność tej bazy zadań egzaminacyjnych ma szczególne znaczenie dla członków komisji egzaminacyjnych, ponieważ z tego katalogu są sporządzane zestawy zadań egzaminacyjnych na dany egzamin, tak aby on, zestaw egzaminacyjny nie był jednakowy na każdym egzaminie, co z oczywistych względów jest zrozumiałe. I w tym właśnie, w tych działaniach komisji egzaminacyjnych bardzo pomaga ta baza zadań egzaminacyjnych. Zadania egzaminacyjne zostały opracowane z udziałem pracodawców, czyli osób, które można powiedzieć przyjmują ludzi z
kwalifikacjami, a więc pozwala na to na dokonanie takiej weryfikacji i dostosowywania tych zadań, które mają sprawdzić poziom kompetencji, umiejętności do wymagań i oczekiwań pracodawców. Oczywiście zadania egzaminacyjne nie są, jak to się mówi, z sufitu, tylko one dotyczą standardów wymagań egzaminacyjnych, które zostały opracowane przez Związek Rzemiosła Polskiego i właśnie są też publicznie dostępne między innymi na stronie WR, czyli do każdego egzaminu, do tych 130 zawodów jest standard egzaminacyjny na egzamin czeladniczy i mistrzowski, w którym zakreśla się właśnie ten podstawowy zakres wymagań w odniesieniu do określonego zawodu i na poziom egzaminu, czyli czeladniczy albo mistrzowski, bo wiadomo, że ta różnica jest istotna, bowiem egzamin mistrzowski wiąże się z dużo większym katalogiem zakresu umiejętności i kompetencji, które są wymagane od takiej osoby, bowiem to taki dyplom mistrzowski jest przeznaczony, nie tyle przeznaczony, czyli wykorzystywany w procesie kształcenia wewnątrzzakładowego, wewnątrz firmy, że osoby posiadające te kwalifikacje, czyli mające też sprawdzone, zweryfikowane umiejętności pedagogiczne, mogą prowadzić takie wewnętrzne szkolenie, mentoring, no i oczywiście szkolenie uczniów, którzy są w szkołach branżowych pierwszego stopnia. Oczywiście do tego potrzebne jest jeszcze przygotowanie pedagogiczne, ale to już są szczegóły. Przede wszystkim to jest właśnie jakby ta funkcja, która rozróżnia dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze i jednocześnie pokazuje jakby sens i potrzebę do uzupełnienia wiedzy i do przechodzenia z jednego poziomu kwalifikacji do drugich. Mogę powiedzieć, że coraz częściej nam zdarzają się przypadki takie, kiedy do egzaminów przystępują osoby, które posiadają już kwalifikacje typu dyplom politechniki, uczelni wyższej, bo takie wykształcenie osoby posiadają, ale tak zwane koleje życia spowodowały, że mają się zająć wykonywaniem innego rodzaju działalności gospodarczej czy zawodowej i wtedy objawia się ta potrzeba posiadania kwalifikacji i to system egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w pełni umożliwia osobom dorosłym. Do egzaminu mistrzowskiego i czeladniczego tutaj można powiedzieć jakby dwie ścieżki trzeba zróżnić. Trochę inna jest grupa osób przystępujących do egzaminu czeladniczego, ponieważ to przede wszystkim są absolwenci nauki zawodów w rzemiośle, osoby, które uczyły się 3 lata zgodnie z podstawą programową i na podstawie standardu wymagań egzaminacyjnych i po 3 latach nauki kończą ją przystąpieniem do egzaminu czeladniczego. Taki egzamin jest również dostępny dla osób dorosłych, które właśnie w różnych formach poznały, nabyły kompetencje, umiejętności, wiedzę z określonego zawodu i chcą to formalnie potwierdzić, przystąpić do egzaminu. Takie osoby składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu do Izby Rzemieślniczej, która na podstawie złożonych dokumentów weryfikuje, czy spełniają te osoby warunki dotyczące wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia zawodowego. To doświadczenie zawodowe ma szczególne też znaczenie przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego, bowiem do tego egzaminu są dopuszczane osoby, które już posiadają dokument potwierdzający poziom kwalifikacji zawodowych, na przykład dyplom świadectwo czeladnicze, dyplom potwierdzający kwalifikacje, świadectwo ukończenia technikum, bo tutaj już chodzi także o dokumenty, które osoby dorosłe uzyskały w przeszłości i osoby takie mają wykształcenie ogólne, co najmniej ponad podstawowe,
i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy po uzyskaniu kwalifikacji z tego pierwszego poziomu. To są te warunki, które też jakby określają już pewien poziom kompetencji osoby, natomiast na samym egzaminie jest weryfikowana wiedza, umiejętności związane z określonym zawodem. Także można powiedzieć, że egzaminy czeladnicze i mistrzowskie są dostępne nie tylko dla absolwentów nauki zawodu, absolwentów szkół, ale właśnie osób dorosłych. Tu coraz częściej pojawiają się potrzeby uzyskiwania takich kwalifikacji z powodów, o których powiedziałam, bo trzeba poprawić swoją pozycję na rynku pracy, trzeba przedstawić pracodawcy dokument, który faktycznie na wejściu przy rekrutacji już pozwala pracodawcy ocenić, że ta osoba jest fachowcem, ponieważ już określony zespół egzaminacyjny fachowców to sprawdził, zweryfikował w trybie egzaminu czeladniczego czy mistrzowskiego, które to egzaminy oczywiście składają się z części praktycznej i ona jest najważniejsza, bo egzamin praktyczny weryfikuje wiedzę i umiejętności z zakresu zadań właściwych dla określonego zawodu i egzamin teoretyczny, który ma także swoją pozycję, jeśli chodzi o ocenę kandydata, który przystępuje do egzaminu i potwierdzenie, że rzeczywiście ta osoba osiągnęła oczekiwane efekty uczenia się właściwe dla zawodu, na przykład cukiernik, stolarz, mechanik pojazdowy czy inny. Tych zawodów, jak wspomniałam, jest ponad 132, czyli ponad 130 zawodów, w których można takie kwalifikacje uzyskać. Przy czym co warto też podkreślić, że w grupie tych 132 zawodów są zawody, które są kształcone w systemie szkół zawodowych, ale są również zawody pozaszkolne, zawody unikatowe, zawody, które mają bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia odtwarzania dorobku kultury niematerialnej i materialnej naszego dorobku narodowego, typu witrażownik, rusznikarz. To są profesje zawodowe, które nie są masowo wykonywane, ale z punktu widzenia potrzeby zachowania kwalifikacji i umiejętności w tych dziedzinach ważne jest, aby system potwierdzania kwalifikacji umożliwił nabycie na przykład dyplomu mistrzowskiego, a następnie na prowadzenie szkolenia młodych adeptów czy też osób dorosłych, bo i taka formuła jest stosowana. Komisje egzaminacyjne są powoływane zgodnie z rozporządzeniem przez Izbę Rzemieślniczą i oczywiście główny trzon członków komisji to są fachowcy, czyli osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe, odpowiedni staż pracy, posiadają przygotowanie pedagogiczne, osoby, które ukończyły szkolenie dla członków komisji egzaminacyjnych według programu zatwierdzonego przez Związek Rzemiosła Polskiego. I mogę powiedzieć, że w praktyce największą grupą osób wśród członków komisji egzaminacyjnych stanowią właśnie pracodawcy. Pracodawcy rzemieślnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale jednocześnie są fachowcami w danej dziedzinie zawodowej i posiadają kwalifikacje i uprawnienia, o których przed chwilą powiedziałam. To jest bardzo istotne, ponieważ egzamin zawodowy ma jedną taką podstawowy cel i funkcję, ma służyć rynkowi pracy i pracodawcom w ułatwianiu organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej opartej na siłach fachowych. Komisje egzaminacyjne według rozporządzenia ministra edukacji powołuje właściwy organ izb rzemieślniczych. To jest oczywiście według postanowień, które są zawarte w statutach izb rzemieślniczych. Statuty oczywiście są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i ten organ po zweryfikowaniu wniosków kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych, czyli sprawdzeniu, czy dane
osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, staż pracy, przygotowanie, mogą być powołane w skład komisji egzaminacyjnych i jednocześnie uczestniczyć w bardzo istotnym procesie oceny umiejętności innych osób. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie, bo to jest odpowiedzialność za życie drugiego człowieka, jego karierę. Czasami jest tak, że dokument, świadectwo czeladnicze czy dyplom mistrzowski warunkuje uzyskanie nie tylko pracy, ale podjęcie działalności gospodarczej czy innych funkcji związanych na przykład z działaniami na rynku gospodarczym w sferze konkurencyjności, to ma swoje istotne znaczenie. Osoby, które przystępują do egzaminu, są prawnie i systemowo chronione i ich interesy, i w rozporządzeniu ministra edukacji jest wskazana ścieżka dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu i mają poczucie, że w trakcie procedowania tego egzaminu nie zostały dopełnione formalności, które mają zabezpieczyć dostatecznie ich interesy. I takie osoby mogą złożyć odwołanie. To odwołanie z określeniem powodu, który wzbudził te wątpliwości, składane jest w Izbie Rzemieślniczej. Izba, czyli właściwy organ, dokonuje rozpatrzenia sprawy, analizuje postępowanie komisji i wtedy podejmuje decyzję, czy roszczenie jest zasadne, czy też nie. Jeśli nie dochodzi do porozumienia na tym etapie, taka skarga przechodzi do Związku Rzemiosła Polskiego, który z mocy ustawy dokonuje rozpatrzenia na kolejnym etapie, czyli to jest właśnie ta ścieżka ochrony interesów osób przystępujących do egzaminu. Myślę, że też warto powiedzieć, że absolwenci szkół czy uczniowie szkół już w tym roku, którzy przystąpią do egzaminu czeladniczego, mają też istotne uprawnienie, ponieważ te osoby, które na przykład uzyskały dobrą lokatę w ogólnopolskim konkursie zawodowym czy olimpiadzie zawodowej, mogą wystąpić do Izby Rzemieślniczej o zaliczenie etapu praktycznego egzaminu. To jest także przywilej stworzone dla osób przystępujących do egzaminów zawodowych, które ma z jednej strony zachęcić, a z drugiej też wyeksponować te ważne umiejętności, które dana osoba miała odwagę pokazać na konkursie zawodowym.